Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat to pochwycenie wierzących. Pochwycenie wierzących albo zabranie wierzących żywcem do nieba. Albo inaczej, zachwycenie wierzących. Jest to moment, kiedy Pan Jezus Chrystus weźmie swoich wierzących do nieba. Każdy, kto narodził się na nowo, każdy wierzący będzie zabrany do nieba przez Pana Jezusa w czasie pochwycenia. Jest to wyraźna zapowiedź i chociaż pochwycenie co do zasady nie jest związane z proroctwami w bezpośrednim sensie, ale w pośrednim tak. Dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć, że pochwycenie wierzących jest ponownym uruchomieniem zegara proroctw Bożych. Od momentu ofiary krzyża na Golgocie, gdy Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wszystkich wierzących w Niego ludzi, to w tym momencie zegar wypełniania proroctw biblijnych stanął w miejscu. I ten zegar, mówiąc przenośnie, uruchomi się w momencie pochwycenia wierzących, zabrania wierzących do nieba. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć, że pochwycenie wierzących jest uruchomieniem tego zegara i nie ma nic przed pochwyceniem wierzących.